Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie się różnił od pozostałych. Normalnie zajmujemy się fizyką, chemią. Dzisiaj zajmiemy się tematyką niezwiązaną troszkę z moim kanałem. Będzie to tematyka paranormalna. Ale pomyślicie sobie pewnie, co ja się kurna znam na tematyce paranormalnej. W końcu co? Ale za to znam ludzi, którzy się znają. By przygotować się do tego filmu, spędziłem dużo czasu, żeby studiować tematykę potwora spaghetti, który jest przez niektórych uznawany za żart, przez niektórych za zwykłą, niegroźną wiarę, a przez niektórych, dla niektórych, jest on Bogiem w czystej postaci. Mówią, że nie da się go wywołać, ale po zrobieniu naprawdę długiego researchu mam pewien pomysł i spróbuję wam go dzisiaj zaprezentować. Może się uda, może nie. Żeby zrobić ten film, spędziłem naprawdę dużo czasu. Są ich fora internetowe, są ich książki, są ich spotkania. Na kilku nawet byłem, osobiście. Ale najwięcej chyba informacji dowiedziałem się z książki. Żeby przywołać tego potwora, będą nam potrzebne kilka rzeczy. Zbudujemy potem pentagram i będziemy potrzebowali 5 dusz. Znajdziemy to proste. Wystarczy po prostu 5 osób przy jednym miejscu jakby znaleźć. Ale będą nam potrzebne również durszlaki, gdyż wyznawcy tej religii noszą go na głowie. Będzie to jeden z 5 elementów, które postawimy przy tym, przy pentagramie. Jego wizerunek, żeby oczywiście wiedział, o co chodzi po prostu, gdyż wiadomo, że no, ludzie różne rytuały robią i to nie zawsze jest do niego, właściwie bardzo rzadko. Flaga piratów. Jeżeli choć trochę się tym interesowaliście, to wiecie, że ludzie pochodzą od piratów i globalne ocieplenie jest spowodowane spadkiem liczby piratów na morzach bałkańskich, znaczy na oceanie. I po prostu potwór spaghetti się wkurza i powoduje globalne ocieplenie. Pióro. Jak wiadomo, potwór spaghetti ma dużo wspólnego z ptakami, gdyż tak jak i one, lata. Oraz najważniejsza rzecz. Oczywiście poza makaronem, ale to później. Według teorii strun, główny jakby... Jak chcecie udowodnić to, że słuchawki po włożeniu ich na 5 sekund do kieszeni są od razu poplątane? No musi to być spowodowane jakąś wyższą siłą, dlatego poplątane słuchawki to jest właśnie dowód na to, że potwór spaghetti istnieje i jakby wpływa na nasz świat. Ktoś wam może powiedzieć, że teoria strun jest związana z fizyką i tym, że cały wszechświat jest zbudowany nie z cząstek, tylko z małych strun, ale ja wam powiem, że takich ludzi jak będziecie słuchać, to daleko w życiu nie zajdziecie, naprawdę. Musicie... No patrzcie na to, słuchawki zawsze są poplątane, każdy może to zauważyć. Ktokolwiek kiedyś używał słuchawek, to wie o tym. Oraz najważniejszym elementem do przywoływania go będzie makaron. Gdyż w jego węglowodanowej strukturze potwór spaghetti może się... Wcielić. Tylko w tym. Chcieliśmy go przywoływać za pomocą tablicy, ale stwierdziliśmy, że za pomocą tablicy nie będziemy mogli ujrzeć jego wizerunku. Więc zdecydowaliśmy się na makaron, by mógł tam się wcielić i pojawić nam, ukazać. Teraz przechodzimy do rysowania pentagramu już. Będziemy go rysować w innym miejscu trochę. Tak więc... Do zobaczenia. Dobrze, tak więc teraz przechodzimy do najprostszej rzeczy, czyli rysujemy pentagram. Chyba każdy z was wie, jak się rysuje pentagram. My go będziemy rysować taśmą. Lepsza byłaby jakaś czerwona farba, zmywalna najlepiej, bo wiadomo, nie chcemy na stałe. Ale taśma też może być, więc trzymaj.
Dobrze, tak więc narysowaliśmy pentagram. Teraz będziemy potrzebowali 5 osób oraz 5 przedmiotów. Przedmioty już poustawiamy po osobie, zaraz właśnie pójdziemy. I będziemy przystępować już do właściwego rytuału. Tak więc czekajcie. Ważny jest fakt, żeby na środku znajdował się makaron, gdyż właśnie w tym miejscu spróbujemy go wcielić. Nie chcę mówić zrespić. Lampę dam tutaj, o, niech będzie gdziekolwiek. Dobra. Więc tak, teraz potrzebujemy 5 osób i będziemy już odprawiać rytuał. Dobrze, więc przygotowania skończone, jest z nami 5 osób. Przechodzimy już do właściwego rytuału. Ubierzcie durszlaki. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. O wielki potworze spaghetti, prosimy, ukaż nam swoje oblicze. Niech jego makaronowość wstąpi w to spaghetti. Przyzywamy, zaklinamy. Raben.